Witam, witam! Z tej strony MWK, słuchajcie, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale. Jak możecie zauważyć, jesteśmy, słuchajcie, na Minecraft Ferajna. I pewnie się dziwicie, dlaczego Minecraft Ferajna 3? Spokojnie, przeczytałem wszystkie, słuchajcie, komentarze, które były właśnie pod ostatnim filmem. Możecie sobie, jeżeli chcecie, macie link w kartce, możecie sobie poczytać. I teraz jest tutaj Karol w ogóle i Karol też mi trochę wytłumaczył przed nagraniem, dlaczego Ferrari została tak zniszczona i w ogóle haker, niedobry haker. I w dzisiejszym filmie słyszałem, że dealerek nas zaprowadzi do Ferrari 3, to prawda, Karol? Znaczy, no Marcin... No ja się zdziwiłem, że ty nie wiesz o tym, ale no, dawno jest Ferrari 3. Na wyjeździe byłem, mordu, nie już wiedziałem. Mamy domki, już, serio? Domki nie mamy, ale no, mamy takie, wiesz, no, tak zaczynam się osiedlać. Serio? Mamy sielankę z Tyrcicem. Pamiętasz, w Krakowie? Pamiętasz, no, w Krakowie, jak z Tyrcicem mieliśmy pokój wtedy osobno? No. To stary, jest tak samo na Ferrari teraz. To bez sensu trochę, ale, stary. Ale jest sprawa do ciebie, możesz dołączyć do sielanki, wiesz? Dołączyć mogę, chciał. Tak? To dobra, to zaraz mi pokażesz tą sielankę. A jak iść na tą Ferrari 3? Musisz wejść do tej dziury. Muszę wejść do tej dziury, jo? I wtedy jak wskoczysz, to tam jest, tam na dole. No dobra, okej, okay, widzowie, więc jeżeli chcecie, żebym poszedł teraz na Ferrari 3, zostawiacie łapkę w górę. Pójdźcie, jak coś, nie bój się, tam widzisz, to jest taka niesamowita ciemność, widzisz, to jest taka niesamowita dziura. Aha, dobra, okej, okay, ale ja się, dobra. To wygląda, jakby miał dna, ale uwierz mi, na dnie jest Ferrari 3. Dobra, dobra, okej, okay, słuchajcie, mam nadzieję, że za łapkę zostawiliście już, a my przechodzimy na Ferrari. No! No, Karol, nie rób tego, bo nie trafię. Jesteś pewny? Jest, a co, tam jest źle? Zostawiłem łapkę. Myślę, a, o kurde, nie wiem. Ej, zostawiliście łapkę w górę? No. Dobra, musimy iść za Karolem. Wow, wow, jesteśmy, słuchajcie, na Ferrari 3. Cześć, Karol, cześć. Siemanko. Witam wszystkich, jesteśmy teraz na Ferrari 3, okej, okay. Czyli jesteśmy wprowadzeni, słuchajcie, na Minecraft Ferrari 3. Karol, możesz mi powiedzieć, gdzie wszyscy mieszkają? Dobra, to może pokażę, można... po prostu wszystkie domki pokażę, no, dobra? Tak będzie najlepiej, stary, i tak ci będzie powiem, najlepiej, gdzie, no, osobiście bym cię zaprosił do... No stary, musi być, wiesz, tak, żeby kaktus znalazł swoje miejsce, Andrzej, kaktus, dobra, jeżeli generalnie ktoś... jest, no. Jeśli chodzi o pustynię, to troszeczkę tu jest słabo, powiem, jeśli chodzi o pustynię, ale jest jedna. Jeśli chodzi o pustynię, tak? No, ale jest jedna rzecz, która może mi się spodobała, jest mesa. Pamiętasz, co to jest mesa? Nie wiem, co to mesa. To jest taki gorący biom z gliny. Wiesz jaki? Gorący biom z gliny, mówisz? No, coś jak pustynia. Okej, okay, więc tak, słuchaj, okay, to jest wejście do mojej chatki. To jest twoja chata. Buduję dopiero, to jest moje wzgórze. Okay. Masz shadery włączone, czy nie? Mam shadery włączone. Dobra, to chodź, zobacz, jak to będzie pięknie. Popatrz, chodź. Gdzie na ty górę jesteś? A, tutaj, no, widzę. Dobra, okay. Ale spójrz, co tutaj jest? I to jest ta twoja, nie, sielanka. Czekaj. Czy wy już macie mosty? Oni tu już mają mosty pobudowane. Popatrz, Marcin. O co tu chodzi? O, limonka. To wszystko, co widzisz. Co? Tak, no, to jest moja papuga, zobacz, no, to widzę, co widzę. Tu widzisz, no, to jest moja i Tyrcica sielanka, ta rzeczka, to jeziorko, ten mościk. Patrzcie, jak fajnie sobie tam zrobili, nie? No, tam, widzisz tam ten słup? Tamten? No. Tak, tam mieszka Tyrcus jak coś. Ej, to ja też chcę tu zamieszkać. No słuchaj, tylko... zaraz ci pokażę, gdzie bym ja ciebie widział osobiście, oczywiście, no, to jest twoja decyzja, gdzie zamieszkasz. Okej. Okay. Ale ci powiem mój koncept. No dobra, to dawaj, to dawaj, zrobić. Pokazuj, na razie, pokazuj. Chodź, pokaż ci resztę domków może. No tak, jasne, wszystkie. No, zobaczmy, gdzie wszyscy mieszkają, bo to też dosyć ważne. Tak, po kolei, tutaj mamy, generalnie my z Tyrcusem mamy taki zamysł, że żyjemy, no, zgodnie z naturą, jesteśmy takimi serwerowymi hippisami. I staramy się zabrać. Ja nie wiem, czy ja chcę być hippisem na Ferrari. Wy już macie nawet portal do netheru. Wszystko mamy. Popatrz, o co tu portal chodzi? Naprawdę aż tak długo mnie nie było. No, aż tak długo się nie było. O, zobacz, shit, tutaj. Ale no, tu jeszcze nie ma ścieżek zrobionych i tak dalej, bo dopiero to. No tak, wiadomo. Się. No. Ale to ale ile trwa już Ferrari na 3? No, kilka dni, zobacz. Tutaj mamy portal, tu mamy enchant. Co? Już mają enchant, ej, tak, to już jest trochę zaawansowana Ferrari'na. Tyrcus ma stack diaksów, ja mam ponad pół stacka, więc. Dobra, to słuchajcie, skoro oni są już tak uzbrojeni, mają takie itemy, to zapowiadam live'y codziennie, słuchajcie. Patrz, a codzienne live'y z Ferrari'ny. To jest najfajniejsza rzecz, jaką ty tu zrobił. A co to jest? Co to jest? To jest pułapka, czy co to jest? To jest jego kopalnia. What the hell? I tutaj, no, lawa spada, ej, kozackie, kozacko to, no, wygląda, nie? No, bez kitu, kozacko to wygląda, nie? No co prawda jeszcze domków nie mamy, ale wszystko ogarniamy na razie w okolicy. No okej, okay, a gdzie Doknes, Yahi mieszka, dobra, to, oni gdzieś mieszkają? Gdzie ty jesteś? No, tak, zgubiłem tutaj, cię, Karol! A to czekaj, weź na górę Tyrcusa, na górę Tyrcusa wejdź, tam gdzie jest słup Tyrcusa. A, dobra, dobra, idę, okej, okay, jestem. Okej, okay, siemanko. Siemaneczku. Dobra, spójrz, ten brzydki dom, widzisz? Ten to jest Yahiego. Nie, to nie, jest do Knessa. Ta, serio, nie. Chodźmy zobaczyć brzydki dom. Serio, o, nawet łódka jest. Pakujesz, no, się?
No jasne, pięknie, to prowadź. Pięknie, sobie. Już prowadzę tutaj, to proszę po bardzo. Domek. Nie, no, ci żartujemy, ten domek nie jest, jest... brzydki do Gnesa. Jest nie. Piękny. Nie, no, bo ludzie są powiedzmy, mili. Karol, powiedzmy. Nie, no, no, ale jak nie mili, ja mówię tylko prawdę. No wiem. Nie, no, to sam, sam ładniejszego taki... pewnie nie zbuduję, więc taki typowy Minecraftowy no, domek, okej. Okay, no, niech taki będzie. Domek. I co, on tutaj taki, coś już on. Ma? Ej, nie wiem, ty... ja pierwszy raz jestem, szczerze mówiąc. Ale wiesz co, powiem ci, że w ogóle dziwne, bo myślałem, że znowu mu odwali i będzie pałac chciał patrz, budować. Patrz, ma rampka. Ma rampka? Ej, odbijamy go, to jest knur. To jest knur? Ej, nie chcemy go odebrać przypadkiem, znaczy uwolnić? On go tu dobra, jeździ. Możemy, o, możemy to zrobić, tylko ja nie mam w ogóle rzeczy, Karol. Czekaj, to, jak, to następny raz jak tu przyjdziemy z lasem, to jakby go uratujemy, dobra? Dobra, trzymaj okay. W ogóle mięsko, pewnie jesteś głodny. O, dzięki, o, ja bym nie, MWczka by nie był głodny, no. Czekaj, masz jeszcze tutaj, jeszcze tutaj. O, proszę, możesz burgery zrobić. Pięknie, jak serio, to będzie trzeba go odbić kiedyś, uratować rampę. Tak, innego. Tak, tak, myślę, że to będzie dobry pomysł. I tak, spójrz, ten muchomor. Ten muchomor, to jest jakiego? Nie, to jest jakimozianki. To jest jakimozianki. Czemu ona tak. Zamieszkała w grzybie? To trochę dziwne. Czy to jej pomysł, bo ja jej pomogłem to zrealizować. Aha, okej, okay, no to spoko, ej, no to a fajnie. Widzisz to... te takie tablice na prawo z melonem? Na drzewa? No, 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 to no. Tam mieszka jakimozo w drzewie póki co. W drzewie, aha, czyli siostra i brat koło siebie, wszystko tak, jasne. Tak, okay. Ale to jest przypadkowe. To jest przypadkowe, mówisz? No bo... Ej, no, dobra, no, Karol, to pokaż mi miejsce. Jeszcze w jeziorze właśnie, chce mieszkać, ale... W jeziorze? Ale pod tak, wodą w sensie? Tutaj... Nie wiem, chyba na jeziorze. Ale on w sumie przypomina taką rybę ze skina. Rybę. Z wedą. Dobra, nie wiem, siadaj sobie. Jestem, jestem. Podpiniemy. Dawaj, pokazuj mi miejsce, w którym możemy się osiedlić. Jakieś fajne miejsce. Dobra, generalnie ja kminiłem, no. Że... Czy chcesz mieszkać obok do Knesa, że tak spytam? Czy wolisz raczej wśród knurów? Wśród knurów myślę, że będzie lepiej, stary. Dobra, to sobie mam na ciebie więc propozycję. Jaką? Żebyś osiedlił się z... poczekaj. No. Tak kminie. Ponieważ tu mamy sobie tę sielankę, no nie? No, macie tę możesz, sielankę. Stary... Oj, kto tu mieszka? Czemu ktoś tu zbudował mój domek? Nie mam pojęcia. To chyba Shio. Serio? Znaczy nie Shio, zły brat Shio, bo Shio nie gra w Minecrafta, to jest zły... Aha, zły brat Shio. O nie, weź go zabij! Kto tu mieszka? Dobrze. Co? Ja nie wiem, kto tu mieszka, niech ci napisze w komentarzach, bo ja naprawdę nie wiem, kto tu mieszka. O shit, to piszcie w komentarzach, kto tu mieszka, ludzie na pewno wiedzą. Ale to może być... To może być brat Shio, nie? Bo to, może takie, być, to, może to, być. Czy to jest skopiowane ode mnie, tak idealnie, specjalnie. Ej, no to może... To brzmi jak Maciek, dobra, no nie? To... No brzmi w sumie. Shio taki... Znaczy, no to w sumie, w sumie... Nie, bo ja myślałem właśnie, żeby ale zamieszkał... Ale patrz, jak ukryty za bambusami, ej, ja... No właśnie, bo tak mnie, żebyś zamieszkał sobie tutaj w tym wygłębieniu, ale nie wiem sam gdzie ty w takim jesteś? Razie, gdzie ty jeszcze mieszka. O, to idę w wygłębienie, popatrz. To... Nie, nie widzę, jestem koło bambusów. Wzdłużeczki, patrz, odwróć się. A, widzę cię, dobra, patrz, myślałem, okay. Żebyś nie chciał tam we wygłębieniu, można tutaj karczować razem tu, was. O, okej, okay, no. I tu jest takie fajne wzniesienie i byśmy taką swoją zatoczkę tutaj. Tutaj swoją zatoczkę, no dobra, okej, okay, zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, jeszcze przemyślę to, ale jak coś to rezerwuję to miejsce. Wtedy zobaczymy. Byśmy mieli, zobacz, byś miał widok, jakbyśmy chcieli drzewa, no. To byś miał widok na mnie, na Tritsusa i był daleko od Knesa. Bo w sumie bym był pomiędzy wami, nie? No. Okej, okay, dobra, to... O. Hej, Szymon. Wbił do Knes, hehe. No, wbił do Knes. Ej, to słuchajcie, możecie pisać w komentarzach generalnie, czy tutaj się osiedlamy, czy może w jakimś innym miejscu, które sobie znajdziemy. Wszystko zależy od was, piszcie w komentarzach. No i tyle, słuchajcie. Tutaj będziemy się może osiedlać. Ej, a co... Co? Coś tu się jeszcze dzieje? Gdzie jest spawn? Stary, ja się nie mogę ogarnąć, serio. Spawn, ten film mnie naprawdę zadziwia. To mnie zadziwia. W ogóle z dupy pewnie go przeniesiemy za jakiś czas. Bo kurczę, serio. Przed chwilą jeszcze miałem wszystko, a teraz nie mam nic. I to tak jest zawsze dziwnie, jak wbijasz na nowy serwer. No w sensie tak, na nową mapę, wszystko od nowa. Serio, nie no, damy radę. Więc pamiętajcie, że codziennie będą live'y w ogóle z serwera, a my może zetnijmy sobie pierwsze drzewo. Karol, które drzewa mogę sobie stąd ściąć? No wszystkie mi. Możesz ściąć. Wszystkie, okej, okay, dobra. No to zetnijmy sobie. Generalnie my chcemy wykarczować te troszeczkę bardziej. Żeby było więcej... farmę krówek. No, no. Farma dobra. Krówek. Tutaj pyk, sobie zrobimy pierwsze demeczki i pójdziemy sobie tam do nas. Tam wstępnie będziemy mieszkać, zobaczymy, dobra, zobaczymy jaka zobaczcie. Będzie reakcja od was. Tak, bo w sumie jeszcze może tam... pochodzę sobie gdzieś na live'ach, może coś fajnego znajdę, ale raczej nie będę nigdzie nie, daleko szedł. Nie poeksploruj sobie stary, spokojnie. No, no, ale osiedlać się nie chcę jakoś daleko, bo w sumie ostatnia ferajna była spoko, bo każdy był sąsiadem, nie? No i tutaj też tak samo byśmy mieli. No, to, byśmy to by byli... było spoko właśnie. By wtedy sobie mieszkał między tobą a Doknesem, to by no spoko. Tak, to by było git. Serio, to by było spoko, no, no, tylko tutaj no, no. Ten biom jest taki,
mało kolorowy trochę, nie? A nie który? Ma tu, a tu, o, to nie jest zwykły biom, to jest ten ciemniejszy taki, z tymi dużymi drzewami, nie? No, to jest bór, mordo. No właśnie, to jest bór, właśnie. A ty nie lubisz boru? Właśnie nie wiem, czy to ładny biom jest taki, ja nie, jeszcze... to jest bardzo jeszcze ładny, przemyślę, właśnie. Czy może na pustynię by się nie wybrać, ale pewnie pustynia tu jest daleko. No właśnie, jak mówiłem, z pustynią jest słabo, Marcin, tutaj. No właśnie, widzicie? To jest widzicie? Dżungli, to przez jest hakera dżungli. Będziemy musieli, nie będziemy mogli mieszkać teraz na pustyni. Będziesz musiał zrobić szklarnię na kaktusy. Będę musiał zrobić szklarnię, nie fajnie trochę. Ej, dobra, ej, jo, tutaj jest nawet śnieg. Tu jest nawet gdzie? Śnieg. No tutaj niedaleko, za tym właśnie borem, jest tam śnieg. Ja tam nie byłem nawet nigdy, wiesz? Jeszcze nie byłeś? No to tu są góry, jest śnieg. Nie, no spoko, zobaczymy. Zobaczymy, Karol, czaj, jeszcze nie to, wiem. Czekaj, gdzie szybciej? Ja... O, owca! Owca, chodź tu, owca, chodź! Chodź, owca, dobra, dobra owca, dawaj, wełna. Ej, a masz może wełnę? O, może ty mi dasz na łóżeczko. Czekaj, bo Doknes pyta, gdzie to? Koło... O. Koło Tritsusa w sumie to jest. No tu, właśnie kto tu mieszka? Kto tu mieszka? Niech ludzie napiszą. To ja idę do ciebie tam. Nikt nie wie. Nie mam pojęcia, ej, no to jest... Tajemniczy domek, stary. Może skach, właśnie z kachu też doszedł, właśnie. Tak? A, jeszcze skach jest! O, same dobre mordy widzę. No? Gdzie Shio mieszka w takim razie? No właśnie. O nie, sorry, jadłem fasolę. On będzie jadł koło Doknesa. No, ej, Doknes mi pokaże, gdzie mieszka Shio. Ej, powiedz, żeby on zbił tutaj do nas. Cześć, Doknes, jesteś na odcinku. Ferajna 3, cześć. Cześć, Doknes. Na live'ie. Cześć wszystkim, wow. Ej! Ej, to gdzie mieszka z właśnie, Shio? Powiedz, chodźcie, gdzie mieszka Shio? A ludzie, a ktoś napisał na czacie może ci, kto tam mieszka? Nie, ej, słuchajcie, napisz, kto tu mieszka. W no, sensie... to by było dobre. A ludzie może Skach rzeczywiście? Tritsus? Tritsus? Nie, Tritsus? Tritsus tam mieszka przecież. A nie, to Tritsus też nie sobie tutaj zrobił też jamkę. No, ale właśnie mówią mi, że to jest Tritsus. Aha, to masowo. No spoko, to jest no magazyn Tritsusa. Okay. O, a, magazyn. Ej, to spoko, to mi się to podoba, spoko, fajny pomysł, fajny pomysł. Ale czemu tak daleko od domku, lol? Czy nie, bo my, słuchaj, Marcin... A nie, bo on tutaj przecież, zapomniałem, dobra. Marcin, my jesteśmy hipisami, my tutaj nie mamy wielkich budowli, my tutaj chcemy zgodnie z naturą, bo to małe chatki... O nie, i ej, wszystko... Doknes, po prostu... Doknes, ja chyba przy tobie zamieszkam, ja nie o, chcę to być chodź, chodź, MWK, chodź. Co, ale masz jakieś fajne miejsce koło dzięki siebie? Wielki Maciek, tak, stary, w sensie u mnie... Znaczy, ja tam... mi Karol pokazał już jedno miejsce, jestem tu dopiero pierwszy raz, widzisz tam spokojnie. Na wprost ten domek? No wiem, no, ten brzydki, nie? Znaczy ten ładny. Ale stary, to jest dopiero szkielet, bo jak a, no, dopiero, no, wiesz... Okej, okay, dobra. Jak najpierw zbudowałem no, kostkę, dopiero no. Potem dobudowywałem te drewna i rąbałem miejsca na okna. Aha, no spoko, dobra, tak, okej, okay, stary. Robię. Ale co ty żeby tutaj, masz tu, jeszcze, masz tu gdzieś pustynię koło siebie? Pustynie, no a co, chcesz tam... Jest mesa, jest mesa. Mesa, nie, ja stary będę musiał zrobić wyprawę po kaktusy, Andrzej, kaktusy, bo to tak nie może być. O nie. To tak nie może być, Farajna bez kaktusa, Andrzeja, to tak nie może wyglądać. Ła. Ej, to gdzie ty masz tutaj miejsce koło się? I zróbmy dzień, dawajcie, chodźcie spać, macie to... może drugie łóżko. No, trzy łóżka, ej, tu nie są trzy łóżka, chodźcie. Team przyjaźń. O, team przyjaźń. Team przyjaźń, dawaj. Okej, okay, super, super, super. A jakie masz kolory? Masz jakieś różne? Czemu niebieski? Jezu, taki ja gruby jesteś, że ten, że musisz mieć trzy łóżka, to nawet ja miałem dwa. Ej, no ale nie obrażaj. Dobra, rób się no. Dzień, halo. Halo Minecraft. O, dobra. Dobra. I co, ja gdzie tu, ty tutaj masz... Patrzcie, mam tu rampkę. Wiem, widzieliśmy, spoko, byłem już dzisiaj wow. U ciebie. Byłem już u ciebie dzisiaj, Doknes. Gdzie ty tu masz jakieś fajną okolicę koło siebie? Ty, ale znaczy, w sumie, nie, no nie wiem, kurczę. Nie, chodź, uważaj! Się... Ja wam pokażę, gdzie ogólnie Shio będzie się budował, prawdopodobnie. No. Uważaj! Dile... coś wybucha, coś wybucha! No, nie denerwuj mnie nawet. No, gdzie idziemy? Tritsus mi napisał na czacie wydupy. Ej! Doknes! Doknes! Co? Gdzie co? Masz tu? Uważaj! Siemanko! Oła! Dostałem! Nie. Dostałem! To bolało! To bolało! O fuck! Dzięki, Karol! Ej, zrespiłem się u Doknesa, to nie tak daleko w sumie. Dzięki, Karol, dzięki, dzięki. Wszyscy mogą... No super, super, super. Dobra, jesteście super, dacie, czekajcie, ja was podgłoście. Ej, a gdzie jesteście? A tam jesteście. Ja miałem już tak dużo itemów, miałem drewno. A no wy mnie tutaj zabijacie. To nie było koleżeńskie. Czekajcie, już podgłośnie. Dobra, pyk, pyk, pyk. Okej, okay, ej, a macie moje drewno? Dodaj tylko zasłużonych, jakichś takich większych. Dobra, ej, to Doknes. No gdzie, i o co, już, ty tu już. Masz... Gdzie będzie mieszkał Shio, powiedz mi. Znaczy... Powiem... znaczy...
No, no, mów, mów. Shio. Znaczy, czekaj, bo to najpierw chciałbym naprawić, co tu się no stało? No dobra, dawaj, Doknes, pokazuj, gdzie Shio będzie mieszkał, dobra, mordo. Dobra, idę i ci pokazuję. Hono tu, hono gdzie, tu gdzie ty jesteś, mordo? No tu jestem, mordo. A ja nie widzę, Czekaj, bo tutaj tylko ten dealer głupi biega. O, tutaj jest spadaj owca. Spadaj z tymi tabliczkami. Owca tutaj jest. Muszę ją zabić, bo nie będę miał na łóżko. Dobra, chodź. Super. Jestem, idę. Ej, ty tu, ale tutaj jest dużo kwiatów. To jest ładny teren. Tak, to jest taki stary. To jest ładnie, no. Serio, ładnie. Teraz za głośno, tutaj muszę cię tylko ściszyć trochę. Jezus? Dawaj, pokazuj, gdzie będzie mieszkał Shio. No wyruszę. Wyruszałem, to będzie aż tak daleko, stary? Nie, no tutaj, stary, tylko muszę wejść. Tamta góra druga, nie? Tu jest ta pierwsza, tamta druga. Ale kozacka góra, Dobra, więc tam będzie mieszkał Shio. My, słuchajcie, w następnym odcinku się, słuchajcie, dowiemy, gdzie będziemy jeszcze mieszkać. Możecie pisać w komentarzach. Ja byłem MWK, ze mną był Doknes i Dilerek. Siemanko. I trzymajcie się, na razie. Siata dajta. Pa, 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 pa.